Jaki jest cel akcji Odważni Wygrywają? Męskie samobadanie, bo o tym mówi kampania i tego dotyczy, czyli promuje męskie samobadanie, jest bardzo istotnym elementem, jeżeli chodzi o profilaktykę raka jądra. Grupa wiekowa zawodników, ale również osób, które dzisiaj przyszły na trening, to jest grupa najbardziej zagrożona, jeżeli chodzi o zachorowania na ten rodzaj nowotworu, ponieważ najczęściej chorują mężczyźni pomiędzy 17 a 35 rokiem życia. Więc właśnie to jest ten doping, czyli dopingujemy tak naprawdę i mobilizujemy mężczyzn, ale również panie, do tego, aby mężczyźni raz w miesiącu regularnie wykonywali samobadanie. Jest to najskuteczniejsza metoda profilaktyki. Badania u chłopaków niestety nie wyglądają tak dobrze jak u kobiet. Chłopaki, nie badamy się, nie chodzimy na badania profilaktyczne, działamy tylko wtedy, jak nas coś boli, jak zaczynamy narzekać. Polecam chodzić na badania profilaktyczne, jest to niezbędne do długiego życia i cieszenia się zdrowiem przez długie lata. W listopadzie też prowadzimy bezpłatne badania USG jąder. Raz do roku, właśnie listopad jest takim miesiącem. Od 3 lat realizujemy taki projekt, że w listopadzie na podsumowanie naszych działań przygotowujemy kalendarz, do którego zbieramy tak naprawdę zdjęcia osób, grup, które z nami współpracują. W tym roku to jest przepiękny kalendarz, który jest swoistą cegiełką, który jest kalendarzem charytatywnym. Wersja limitowana, ponieważ to jest tylko i wyłącznie 301 sztuk kalendarza. Jest to cegiełka, która ma wspomóc działania edukacyjne, które realizujemy w ramach profilaktyki raka jądra. Zdjęcia do kalendarza przekazali nam żołnierze i komandosi jednostki wojskowej Formoza. Tutaj pierwszy z nich, ale te zdjęcia są naprawdę przepiękne. Kalendarz można nabyć poprzez zgłoszenie na stronie www.odważni.com albo napisać po prostu maila info@odważni.com, skontaktować się po prostu z nami i na pewno przyślemy albo będzie możliwość odebrania osobistego odbioru tego kalendarza. Zapraszamy i zachęcamy. Daliśmy sobie dużo, nie tylko zawodnicy, ale także drużyna amatorska. Także wszyscy są szczęśliwi, czuję się dobrze. Mam nadzieję, że za rok będzie kolejna edycja. Super akcja. Muszę się przyznać szczerze, że pierwszy raz o niej słyszę, że trzeba się badać. No ja jestem już w takim zaawansowanym trochę wieku, ale pewnie też mnie to dotyczy.